Nigdy o was nie zapomnę. Pieśni Królestwa, proszę państwa. Słuchajmy pieśni Królestwa. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström Extra. Nie lękajcie, co chcą ciała wam. Nie są w stanie zgładzić duszy. Ja za wierność życie dam. Także proszę państwa, śpiewajmy pieśni Królestwa. Pieśni Królestwa, proszę państwa, są dobre na te święta, Babilonki, proszę państwa, ale nade wszystko Babilon Wielki. Czym jest Babilon Wielki? 25 grudnia, proszę państwa, jest to przesilenie dnia z nocą. 25 grudnia, po 25 grudnia dzień dłuższy, słońce dłużej świeci, są to święta agrarne, prawda? Dlaczego Babilon Wielki? Dlaczego jest to imperium religii fałszywej? A co się stało, kiedy Semiramida posadziła na grobie Nemroda, 6 rozdział Księgi Rodzaju mówi, że to jest możny łowca na przekór Jehowie, na przekór Bogu, że ona posadziła na jego grobie choinkę, wiecznie zielone drzewko. Choinka to jest wiecznie zielone drzewko. Że ten człowiek nie umarł, że on żyje w zaświatach. To jest stara wiara pogańska i Żydzi byli dalecy od tego. Naród Boży, Bóg zabronił wierzenia w czary, wróżyć nie, przeskakiwać przez ogień, nie. Wiara w życie pozagrobowe, nie. Bo człowiek jest duszą, nefesz. Jak myśmy z panem Kobylińskim, Szymonem, się spotykali na rozmowach, na pogawędkach, wielki człowiek, rysownik, powiedział: dziękuję wam, świadkowie Jehowy, że po pierwsze nie idziecie do wojska, nie bierzecie krwi, no i że duszą jest człowiek, że nie wierzycie w bzdury. I przyniósł mi 2000-lecia, ale tam jeszcze inne przekłady. Ja mówię, to my tak robimy, bo my chodzimy, kilka przekładów mamy, Biblię 1000-lecia, żeby tutaj katolikom w Warszawie pokazać, bo nie ma tutaj w Polsce ani mormonów, ani prawosławnych, ani ewangelików, ani świadków Jehowy. I on, ten Szymon Kobyliński, taki jak i my, no umarł już, ale bardzo miły człowiek, kawę nam przynosiła jego żona, proszę państwa. Wspaniały człowiek, Szymon Kobyliński. Radio Tok FM Euro Conchita Extra.